W poniższej figurze odcinek AB jest równoległy do odcinka CD. Jaka jest wartość x? Jeżeli te dwa odcinki są równoległe, to prostą, na której leży odcinek AD, możemy nazwać sieczną. Prosta AD przecina te dwie proste równoległe AB i CD. Jeżeli tak, to ten kąt jest przystający do tego kąta. Takie kąty nazywamy kątami odpowiadającymi. Kąty odpowiadające mają takie same miary, czyli miara tego kąta również wynosi x plus 40 stopni. A te dwa kąty to kąty przyległe. Suma miar kątów przyległych wynosi 180 stopni. W związku z tym możemy zapisać, że x minus 40 dodać x plus 40 równa się 180. Minus 40 i plus 40 to 0, czyli 2x równa się 180 x równa się 90, czyli prawidłowa jest odpowiedź d. Następne zadanie. Miary kątów wewnętrznych pięciokąta wynoszą 2x, 6x, 4x minus 6, 2x-16 i ostatni 6x plus 2, jaka jest miara największego kąta w stopniach? Pierwsza rzecz, jaka może nam tu pomóc, to suma miar kątów wewnętrznych pięciokąta. Możemy sobie narysować pięciokąt, dowolny pięciokąt, niekoniecznie musi być foremny. Ile trójkątów możemy wrysować w pięciokąt? To nam powie, jaka jest suma miar kątów wewnętrznych. Istnieje oczywiście wzór na sumę miar kątów wewnętrznych dowolnego wielokąta, ale ja wolę szybko taki wzór sobie wyprowadzić na podstawie zrozumienia samego zjawiska. Możemy nie pamiętać dobrze wzoru, albo jeszcze gorzej, pamiętamy, ale nie mamy pewności, czy dobrze go używamy, albo nawet pamiętamy go źle. Na przykład za 10 lat od teraz może tak się zdarzyć. Najprościej jest policzyć na ile trójkątów o wspólnym jednym wierzchołku można podzielić pięciokąt. Jest to nawet prostsze niż korzystanie ze wzoru. Pięciokąt można podzielić na trzy trójkąty w taki sposób. I suma miar kątów wewnętrznych wszystkich tych trójkątów równa jest sumie miar kątów wewnętrznych pięciokąta. Kąty wewnętrzne w dowolnym trójkącie to razem 180 stopni. Suma miar kątów wewnętrznych wszystkich tych trójkątów to 3 razy 180 stopni. 3 razy 180 równa się 540 stopni. Wiemy też z treści zadania, że miary kątów wynoszą 2x, 6x i tak dalej, więc jakie wszystkie dodamy, to powinniśmy otrzymać 540 stopni. No to dodajmy wszystkie wymienione miary kątów. 2x 6x, 4x minus 6, 2x minus 16, 6x plus 2. Ten ostatni na pewno będzie największym kątem. Minus 6 i minus 16 to minus 22 i plus 2 to razem minus 20. 2x dodać 6x to 8x, dodać 4 to 12, 12 dodać 2 to 14, 14 dodać 6 to 20. 20x minus 20. Równa się 540 stopni. Możemy obydwie strony tego równania podzielić przez 20. Otrzymamy x minus 1 równa się 54 podzielone przez 2, to się równa 27. Dodajemy 1 do obydwu stron i mamy x równa się 28. Pytanie brzmi, jaka jest miara największego kąta w stopniach? Największy to ten: 6x dodać 2. 6 razy 28 dodać 2. 28 razy 6, 6 razy 8 to 48, 6 razy 2 to 12 i 4 to 16. 168. Dodać 2, czyli 170 stopni. Prawidłowa odpowiedź to C. Następne zadanie. Jaka jest miara kąta alfa? Zaczyna się zabawa z kątami. Tego typu zadania są bardzo ciekawe i bardzo fajne, bo wykorzystujemy zawsze tylko kilka podstawowych twierdzeń dotyczących geometrii, ale musimy je poskładać w odpowiednią dla danego zadania całość. No to po kolei. Tu mamy 36 stopni. Cały ten kąt to kąt prosty, czyli te dwa kąty to kąty dopełniające się. Ich miary sumują się do 90 stopni. 36 dodać. Miara tego kąta musi się równać 90, czyli ten kąt to 90 odjąć 36, czyli 54 stopnie, a ten kąt i 88 stopni to kąty przyległe. Ich miary sumują się do 180 stopni, czyli miara tego kąta to 180 odjąć 88 stopni, czyli 92 stopnie. Jak w każdym trójkącie, suma miar kątów wewnętrznych. Zawsze wynosi 180 stopni, czyli miara kąta alfa dodać 54, dodać 92 równa się 180 stopni. 54 dodać 92 to 96 i 50, czyli 146, równa się 180. Odejmujemy 146 od obydwu stron i otrzymujemy alfa równa się 34 stopnie. Odpowiedź A. Następne zadanie. Jaka jest miara kąta WZX? WZX to ten kąt. Zastosujemy znowu naszą wiedzę dotyczącą kątów. Od razu możemy powiedzieć, jaka jest miara tego kąta, bo jest to kąt przyległy do kąta 132 stopnie, czyli jego miara to 180 odjąć 132, czyli 48 stopni. Miara tego kąta, dodać miara tego kąta, dodać miara tego kąta to razem 180 stopni. Miary kątów wewnętrznych trójkąta sumują się do 180 stopni. Zawsze. Taka już jest natura trójkątów. Czyli tu mamy 180 odjąć 52, odjąć 48. To jest 180 odjąć 100, czyli 80 stopni. A ten kąt, o który zadanie nas pyta, leży naprzeciwko punktu przecięcia prostych. To kąt wierzchołkowy dla kąta 80 stopni. Kąty wierzchołkowe są przystające, czyli mają równe miary, czyli tutaj też mamy 80 stopni, czyli odpowiedź A. Następne zadanie: jaka jest miara kąta zewnętrznego sześciokąta foremnego? Sześciokąt foremny ma zawsze boki tej samej długości, jest figurą równoboczną, dlatego się nazywa foremny, i ma równe wszystkie kąty wewnętrzne. Można by powiedzieć, że jest figurą równokątną. Można do tego zadania podejść na przykład tak. Gdybyśmy znali sumę miar wszystkich kątów wewnętrznych sześciokąta foremnego i podzielili ją przez 6, otrzymalibyśmy miarę kąta wewnętrznego, pojedynczego kąta wewnętrznego. I na tej podstawie obliczylibyśmy miarę kąta zewnętrznego. Spróbujmy tak zrobić. Narysujmy sześciokąt i policzmy, ile można wpisać w niego trójkątów. O wspólnym jednym wierzchołku: jeden trójkąt, drugi trójkąt, trzeci trójkąt i czwarty trójkąt. Czyli suma miar kątów wewnętrznych dowolnego sześciokąta, nie tylko foremnego, wynosi 4 razy 180 stopni. To się równa 180 razy 2 to 360 i jeszcze razy 2 to 720 stopni, ale to jest foremny sześciokąt, czyli wszystkie kąty wewnętrzne ma takie same. Jest ich 6, czyli każdy z nich ma miarę 720 podzielone przez 6. Podzielmy to pisemnie: 6 mieści się w 7 1 raz, 1 razy 6 to 6, 7 odjąć 6 to 1, spisujemy 2, 6 mieści się w 12 2 razy, 2 razy 6 równa się 12, reszta 0, każdy z kątów wewnętrznych ma 120 stopni. Ten sześciokąt nie jest dokładnie narysowany, ale załóżmy, że każdy z tych kątów ma 120 stopni. Jeżeli tak, to jaka jest miara kąta zewnętrznego? Przedłużmy jeden z boków. Jeżeli ten kąt ma miarę 120 stopni, to ile stopni ma kąt do niego przyległy? Sumują się do 180 stopni, czyli ten ma 180 odjąć 120, czyli 60 stopni. Sześciokąt foremny, czyli jeżeli przedłużymy wszystkie boki, to przy każdym wierzchołku kąt zewnętrzny będzie miał 60 stopni. Odpowiedź B jest prawidłowa.